Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast Uff, jak gorąco. Poniedziałek 22 lipca 2024 roku. Witamy Was bardzo serdecznie. W kolejnym spotkaniu na żywo na antenie Tefloradia znowu będziemy mówić o czymś technologicznym, o czymś, co może Was zainteresować, jeżeli właśnie technologia to jest to, o czym się pasjonujecie, albo po prostu chcecie zasięgnąć jakiejś opinii na tego typu tematy. Dziś będziemy rozmawiać na temat komputerów stacjonarnych. Przyjrzymy się kilku ciekawym konfiguracjom w różnych przedziałach cenowych. To też, oczywiście, tak, a propos aktywnego samorządu, który w pełni, więc gdybyście szukali jakiejś konfiguracji dla siebie, to może coś interesującego uda się Wam zaproponować. A konkretnie proponować to będzie mój dzisiejszy gość Robert Rosiejka. Witaj, Robercie. Dzień dobry wszystkim. Tak, będzie dziś o komputerach stacjonarnych, ale może najpierw zanim ym, się rozkręcimy, to jeszcze dodam, że jesteśmy na żywo. Skoro tak, to można do nas dzwonić, 663 883 600 można pisać Facebook i YouTube, a za moment jeszcze kontakt.tyflopodcast.net będzie też do Waszej dyspozycji. E, zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania. Natomiast teraz już przechodząc do rzeczy, to ja myślę, że najpierw warto by w ogóle zrobić taki wstęp, bo ja od czasu do czasu słyszę takie opinie. Ja z tymi opiniami, żeby nie było się jakoś, nie bardzo mogę zgodzić, yy, ale myślę, że o tym troszeczkę warto porozmawiać. W dzisiejszych czasach komputer stacjonarny, a po co to komputer? Wiedziałem, że o to. Wiedziałem. Oczywiście, bo przecież laptopy. Przecież tak, laptop... laptop wszystko zrobi. Tak. Laptop jest do wszystkiego i nie trzeba mieć peceta. Wiesz co, to na tak. To, to nawet nie o to chodzi. Ja się spotykam y, z taką opinią, bardzo, no może nie bardzo, ale co jakiś czas, że przecież laptop zajmuje mi miejsca. Y, a potem się okazuje, że y, ludzie używają tego laptopa jako komputera tak, y, stacjonarnego. Wszyscy, z, z większość osób, których znam, właśnie z niewidomych, to jest zawsze laptop, klawiatura, hub, 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 kolejny hub, Ach. mikrofon zewnętrzny. Eee, tu jeszcze coś zewnętrznego, to dodatkowe, to dodatkowe, tamto i tak. Do końca przechodząc robi nam się czasami więcej miejsca, to zajmuje niż sam sobie, sama skrzyneczka by zajmowała. Ja paradoksalnie powiem, że na przykład na moim biurku ja nie miałbym za bardzo miejsca na laptopa, żeby go sobie tak rozłożyć i mieć do wszystkiego dostęp. Ja również. Dla mnie byłby to zdecydowanie duży problem. Oczywiście nie. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że takiego laptopa to my sobie możemy wszędzie zabrać, możemy sobie go rozmontować i wziąć gdzie tylko chcemy, spakujemy w torbę, no stacjonarki... W to przypadku tak, nowych tak, urządzeń, tak. nowych dobrych laptopów czy jakichś MacBooków to odpinamy tak praktycznie jeden kabelek i możemy wyjść z tym laptopem, no ale... Ale jeżeli się... chcemy korzystać z urządzenia w większości przypadków, jak z urządzenia stacjonarnego, no to Kupmy urządzenie stacjonarne. Rozłóżmy sobie tę plątaninę kabli, większą lub mniejszą. Tu pod biurko. Wstawimy sobie jednostkę centralną. Tam gdzieś postawimy sobie. Ewentualnie jakiś monitor, chociaż ja jestem hardcorem i używam komputera bez monitora, co najwyżej się zirytuje raz na jakiś czas, że mi kompletnie coś nie działa, ale całe szczęście no już w dzisiejszych czasach te Windowsy nie są aż tak bardzo kapryśne i z reguły działają, chociaż piątkowa awaria. Tak, e... tak, tak, piątkowa <laughs> ta. awaria to jest coś... Nie była bez znaczenia, <laughs> ale to tylko Odbije ci, co się. mieli. Tak, ci, co mieli konkretnego antywirusa e, zainstalowanego. No to mieli problemy, a to nie był raczej antywirus dla użytkowników domowych. Więc ja tak sobie myślę, że jednak jeszcze miejsce na komputer stacjonarny to jak najbardziej jest. I to wcale nie dla tych, co chcą go nie wiadomo jak bardzo rozbudowywać, co chcą tam wrzucać nie wiadomo jak wiele różnych dodatkowych dysków, innych podzespołów, ale po prostu, którzy chcą mieć takie jedno konkretne stanowisko pracy. Albo rozrywki, albo czegokolwiek innego, ale w miarę możliwości dobrze poukładane. Tak, zgadza się. Ja, ja też tak. Ja właśnie tak funkcjonuję, że mam swoje full stanowisko, właśnie zbudowane, wszystko pospinane na sztywno, wszystko spięte. A laptopa bardzo rzadko używam, więc można pracować i moim zdaniem mniej miejsca zajmuje właśnie stacjonarka niż laptopa. Tak naprawdę jak się rozłożymy, wszystko dobrze poustawiamy, to da się to zgrać. No ja w swoim przypadku akurat mam monitor, ale tak jak właśnie teraz patrzę sobie na swoje biurka ja i bym to wszystko rozstawić z laptopem, z tą klapą, z tymi kablami, z tym wszystkim, zasilaczem, bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że jest zasilacz i podpiąć tu huba, tu huba, no to... To by moim zdaniem organizacyjnie więcej miejsca zajmowało, a jeszcze musimy, jeżeli większość ludzi klawiaturę podpina zewnętrzną, więc trzeba na to jeszcze miejsce znaleźć, na to więc. Zgadza się. No właśnie. Jeżeli nawet nie chcemy rozbudowywać komputera stacjonarnego od wewnątrz, to warto wziąć pod uwagę to, że od zewnątrz tych różnych peryferiów to nam trochę może jednak przyjść. Tak jak wspomniałeś, tu jakaś zewnętrzna klawiatura. Czasem, jeżeli ktoś jest graczem, to nawet i mimo tego, że nie widzi, to się o myszkę pokusi. Albo i kierownica nawet. Albo i kierownica. No tak, forca chociażby to, to no, jest gra, która może być. Kusząca także i dla niewidomych. Mamy podcast, jak ktoś jeszcze nie słyszał, to bardzo serdecznie polecam. Co jeszcze, jakiś pendrive, dysk twardy, przenośny, który de facto bardzo często będzie naszym dyskiem zapasowym bardzo często podpiętym na stałe do komputera. Mikrofon, Mikrofon karta dźwiękowa, tak. słuchawki, głośniki. Co tam jeszcze? No kolejne jeszcze można mieć, nie wiem, kilka mikrofonów, tak jak w moim przypadku, więc... I to wszystko do tego biednego laptopa, to no nie ma siły, żeby to zmieścić. Podpinamy sobie zazwyczaj jednego huba, drugiego huba. Te huby też one nie są przecież z gumy, jeżeli chodzi o zasilanie. Tam też pre... ogr... Mamy zasi... huby aktywne, aktywne, wiadomo, z dodatkowym zasilaczem, ale też jakby... To, że mamy dużo prądu, to też nie znaczy, że USB się mnoży i ich prędkość, magistrale ma swoje ograniczenia. W pewnym momencie, ja pamiętam, że miałem akurat taką sytuację, w której przez pewien czas pracowałem na laptopie i miałem aktywnego huba, i musiałem sobie zagospodarować dwa porty USB, które miałem do dyspozycji, bo to akurat był MacBook. No to, to, to w takiej sytuacji naprawdę już miałem ciężko, mimo tego, że jeszcze miałem wolne porty na USB, ale jak tu chciałem podpiąć sobie jeden interfejs audio, drugi interfejs audio, dysk twardy, klawiaturę zewnętrzną, no to się nagle A że okazywało... tak zapytam, MacBook na USB-C, czy... Nie, nie, zwykły... No to na USB-C to byłaby inna sprawa, mhm. ale tutaj na zwykłe USB to tak, no to miało rację bytu. Dokładnie, więc to jest, no takie problematyczne tak naprawdę, więc te peryferia, jeżeli ktoś będzie chciał podpinać dużo urządzeń do tego komputera, to też warto się zastanowić, nad y, właśnie rozwiązaniem stacjonarnym. No i kwestia obliczeń, kwestia jakichś ciężkich zadań, które będziemy Jakby chcieli. Jakby wydajnościowo. Patrząc stricte cena, wydajność, no to wiadomo, że w tych samych pieniądzach, nie wiem, załóżmy, że mamy komputer za 5000 i laptopa za 5000, mm -hmm. to wydajności tych dwóch urządzeń to w ogóle nie mamy co porównywać, bo laptop będzie około 40-35% słabszy od stacjonarki. Co prawda, też... co prawda, zaoszczędzimy być może trochę na prądzie. E... Czy ja wiem, czy ja wiem, w tych nowych laptopach i tutaj. W komputerach stacjonarnych, wiadomo, że te nie wiem, najwyższe konfiguracje z jakąś I9 i 40/90 kartą rtx No wiadomo, że to może z 600/700 W z gniazdka pochłonąć, ale. Ale też nie taki, cały czas. Taki typ w piku, w obciążeniu mhm. non-stop, no 100 na 100, ale laptop taki powiedzmy taki przeciętny, czy przeciętny, no takiej powiedzmy średniej konfiguracji, w dniu dzisiejszym jakaś i7 czy i5 14 generacji, jest to jakaś 40, 60, 70 laptopowa, to też weźmie około 200, 250 czy 100 WAD łącznie, gdzie stacjonarka tej samej wydajności, równej tej samej, weźmie około 140, 150, no i, a, a wypluje mocy o wiele więcej z siebie. No właśnie, więc to też warto wziąć to pod uwagę. No, jeżeli macie zamiar bawić się chociażby sztuczną inteligencją, jeżeli wam jest coś tego typu potrzebne, jeżeli macie zamiar grać w różne gry takie nowsze, jeżeli na przykład zajmujecie się obróbką audio i chcecie korzystać z różnych dobrodziejstw płynących z tego, co dają jakieś nowoczesne wtyczki, które też potrafią być za zasobożerne, no to też warto jednak mimo wszystko się zastanowić nad tym komputerem stacjonarnym. A zawsze stacjonarnym. też weźmiemy w komputerze stacjonarnym tutaj jeszcze jakieś takie szczególiki, kruczki, ale mamy pamięci RAM raz, że możemy więcej zawsze dołożyć, dwa jest to tańsza opcja, a trzy też mamy inne prędkości tych pamięci, inne opóźnienia, gdzie na przykład w obróbce audio czy wideo, czy jakichkolwiek obliczeniach maszynowych, zawsze i mniejsze opóźnienie pamięci i szybko, szybka prędkość yy, taktowania, no to jest lepiej. A nie oczekujemy się, w laptopie tego nie dostosujemy i zawsze pamięć idzie na klasycznych, standardowych yy, timingach, czyli opóźnieniach, a w komputerze stacjonarnym zawsze mamy to o wiele niższe. A dwa, możemy to zawsze dostosować w biosie, czy w oprogramowaniu producenta yy, płyty głównej. Oczywiście, że tak. Yy... Jeszcze warto tu wspomnieć, skoro ym, takie słowo wstępu Wam yy, wygłaszamy, że te komputery stacjonarne, o których Ty będziesz, Robercie, za momencik mówił, i których konfigurację będziesz przedstawiał, mm -hmm. to są same skrzynki, to są tak. same jednostki centralne. I też muszę zaznaczyć, że w nie wszystkich jest Wi-Fi, w tych najtańszych dwóch albo trzech, bodajże. Nie ma karty Wi-Fi wbudowanej w płytę główną, w, w dwóch najdroższych jednostkach już jest tak świeża płyta główna i w miarę najnowsza, że jest dobrze wyposażona i jest karta Wi-Fi na pokładzie i możemy sobie podpiąć się do internetu bez żadnych kabli Ethernet, no a w, w tańszych konfiguracjach no to zawsze jest możliwość dołożenia karty sieciowej na PCIe Express lub na złącze USB. Tak jest, jeżeli mielibyście taką potrzebę. Potrzebę podłączenia się do sieci bezprzewodowej. Tak, no bo na przykład macie ten komputer stacjonarny gdzieś daleko od routera, nie chcecie ciągnąć skrętki przez pół domu, no i na rzecz, że... No ja i tak bym ciągnął, no, no ale to jest inna no kwestia. Inna, właśnie, no kwestia, inna, kwestia, inna nie? rzecz, że jak mamy to Wi-Fi, to każda odległość jednak rodzi pewne problemy. Inna rzecz, że przynajmniej u mnie, jeżeli Chodzi o kartę sieciową, to ja dostałem oprócz tego, że tam jest właśnie karta sieciowa wbudowana już w ten komputer stacjonarny, to dostałem takie całkiem fajne urządzenie w postaci antenki, ale nie przykręcanej gdzieś tam z tyłu na komputera, kabelku. a widziałem już takie konfiguracje, tylko właśnie antenę na kablu, którą mogę sobie postawić gdzieś wyżej, jeżeli potrzebuję. Tak, z ciekawości masz na magnes? Tak. Ja też właśnie w nowej mojej płycie głównej, w moim nowym komputerze właśnie też z aktywnego mam właśnie... Antenę ładnie na obudowie postawioną, właśnie na magnes. Dokładnie tak. U mnie akurat jest tak przyczepiona do boku, bo nie miałem jak jej postawić, bo nie miałem tyle miejsca mm -hmm. pod stołem. Ale no, nie rzeczywiście... komputer akurat w moim przypadku stoi na biurku, ale to już. No to tak, że, żeś miał lepszy dostęp do, do wszystkich. Tak, tak, do miejsca jest i w ogóle. No, ale to jest rzeczywiście. I jest taka antenka, gdybym na przykład był rzeczywiście daleko od routera, to mógłbym ją postawić jakoś tam wyżej, puścić te kable, bo one nie są wcale tak takie krótkie. Około metra, 1,20, metr dwadzieścia. ta tak. przewód ma, więc to jest dość. Już można mieć komputer pod biurkiem, a na przykład antenę na biurku, więc Dokładnie. to już jest zawsze bliżej. Zawsze jakby nie jest zakryta żadnym jakby drewnem, żadną płytą biurka i ogranicza zawsze zasięg. Takie coś. Zgadza się. Więc jeżeli coś takiego jest Wam potrzebne, no to yy, fakt, faktem trzeba będzie celować w nieco. Ja myślę, że. Znaczy może nie droższe konfiguracje. Ja myślę, że. Teraz tak mnie nasza taka myśl, że tak i tak załączymy te linki do tych koszyków, tak, bo muszę nabąknąć, że to są listy przygotowane produktów w x -comie. po prostu jedna lista to jest jeden cały komputer w częściach. I też tutaj warto było zaznaczyć, jeżeli byśmy to zakupili, to przyjdzie do nas to w częściach i tam w opcjach w koszyków w opcjach zakupu mamy możliwość złożenia tego komputera i dostanie go w złożonego w całości. No i to jest dodatkowy koszt około chyba 250 złotych na ten moment, jeżeli się nie mylę. No więc to też chciałem o tym to zaznaczyć. I teraz mnie taka myśl naszła, że dodamy te listy po audycji, mhm. a ja załączę jeszcze, prześlę ci Michale na wiadomości prywatnej linka do Kart dobrych na Pisa Express, Wi-Fi lub na USB, i po prostu załączysz, jeżeli będzie ktoś potrzebował dodatkowego Wi-Fi, to załączymy linka do karty Wi-Fi bezprzewodowej, do, do dodatkowego do, do, do montowania. Oczywiście, że tak. To jak najbardziej potem w komentarzach się taka lista pojawi. Tu tymczasem na YouTubie Kotek Kotkowski do nas pisze Siema. No to Siema. Witamy Cię serdecznie. Jeżeli ktoś również do nas chce coś napisać, to zapraszamy Facebook, YouTube. WhatsApp też jest do Waszej dyspozycji. No dobrze, Robercie. To co my tam mamy i za ile da dobry początek? Na, na, na początek, na dobry początek, na start mamy komputerek w sumie. Ja to taki stworzyłem go na sam koniec. To jest taki komputerek do internetu i za najniższą cenę, bo. W sumie nie tylko do internetu, bo obróbka podstawowa jakaś obróbka audio, podstawowe jakieś starsze gry, czy, czy jakaś obróbka lekka na nim da rada, jest to komputer za, w tym momencie jest za, bo to w każdej chwili ceny się mogą zmieniać. 1524 zł, czyli komputer poniżej 2000, dużo poniżej 2000. Jest oparty na samym procesorze bez dodatkowej dedykowanej karty graficznej. Czy karta jest zintegrowana z płytą? Zintegrowana w, w procesorze, ale chciałem też właśnie tutaj nabąknąć, że karta jest dość mocna, bo to jest procesor od AMD, zbudowany układem graficznym AMD Radeon Vega, gdzie on jest na poziomie jakiejś wydajności starszych kart od Nvidia, starszych GTX-ów, więc. To nie jest taka typowa słaba integra jak w starszych procesorach Intela, Intel UHD Graphics, na której bardzo mało rzeczy byśmy w stanie zrobić. Tutaj mówię, odpalimy jakieś gry, no sztucznej inteligencji niestety nie, bo to nie jest z NVIDIA, jakiś typu RVC i Whispery. Czyli Whispera można na procesorze w teorii odpalić, ale tutaj to jest testowane akurat na tym procesorze, dość kiepsko to na działa. Na przykład Whisper CPP wtedy można by było. Tak, e, testowane. Dość kiepsko sobie ten proces z tym radzi, akurat. Myślałem, że to jest stricte komputer taki do internetu, może bardziej nie do dofinansowania, do tylko jako ciekawostka, ktoś, nie wiem, potrzebuje kupić, postawić, korzystać z internetu, przeglądać o, do jakiegoś multitaskingu takiego podstawowego, no to stwierdziłem, że rzucę taką e, propozycję, nie? Mamy tutaj 16 GB RAMu, e, dysk 500 GB, ale też SSD. Tam właśnie SSD, oczywiście SSD-M2NVM, czyli dość wysokie transfery, gdzieś na poziomie 3000 odczytu i zapisów, więc nie jest źle. W tym przypadku mamy płytę główną od Asusa gdzie tutaj jest, to warto zaznaczyć, od niej soft jest akurat dostępny w tym komputerze jest to Armory Create, jest ta aplikacja w pełni dostępna, jak już w którejś z poprzednich audycji pokazywaliśmy z Patrykiem w ASUS Rock Eliu, to jest bardzo podobny program, różni się po prostu małymi takimi małymi kruczkami, to jest bardzo podobne w każdym ASUSie, więc warto zaznaczyć, że jest program w pełni dostępne ustawimy prędkość wentylatorów, procesora jeżeli jakiś będzie dodatkowy będziemy mieli to jest wasze możliwe jakieś podświetlenie czy coś też możemy ustawić. Wszystkie ustawienia płyty głównej będą dostępne w systemie nie będą tylko nie będziemy tylko wskazani na BIOS. To chciałem zaznaczyć. Mam zasilacz 450 watowy też właśnie tutaj chciałem zaznaczyć że starałem się tak konfigurować te komputery aby nie były takie na już. Zawsze mamy możliwość rozbudowania. Zasilacz pozwala na dołożenie jakiejś dodatkowej karty graficznej, dedykowanej. Mocy nam wystarczy. RAM mamy 16 GB w dwóch kościach, gdzie płyta ma 4 sloty na pamięć ram, więc zawsze mamy możliwość dołożenia, nie wiem, na przykład dwóch kolejnych ósemek i rozbudowy do 32 GB. W procesor mamy AMD Ryzen 5600 GT, czyli 6 rdzeni, 12 wątków, więc tak i tak dość mocno. Grafikę, właśnie to G oznacza na końcu, że jest grafika zintegrowana. Układ graficzny. Jest to, to GT, to jest ten procesor 5600GT, jest to odświeżony AMD Ryzen 5600G. Co ciekawe jest nowszy, jest ciut szybszy. I co śmieszne tańszy od tamtego poprzedniego swojego, więc dodałem tego tańszego, żeby jak najkorzystniej nam tu wyszło w tej Konfiguracji. Obudowę mamy jedną z tańszych, wrzuciłem. Nawet nie wiem, czy jakiegoś tam podświetlenia nie ma, ale to jest zawsze opcja, którą możemy zmienić. Też myślę, że podrzucę inne obudowy w, przy tych kartach wifi fi Jakby komuś się odpowiadało, że jest jakieś podświetlenie, czy to jest jedna, jedna z tańszych obudów, też ma USB 3.0. zero. Te obudowy zwykle, jeżeli chodzi o to podświetlenie, to pewnie gdzieś tam ma jakiś panel sterowania na sobie, tak? Pewnie przycisk reset albo jakiś dodatkowy przycisk i to można wyłączyć, więc ale chciałem po prostu zaznaczyć, że zabudowa z okna w większości wszystkich zestawach jest obudowa z oknem, bo niestety już innych obudów tak w 99% na rynku nie mamy. A też chciałem pójść w jakąś w miarę dużą i przewiewną skrzynkę, bo zawsze tu się wiąże, że mam jakieś dwa lub cztery wentylatory, gdzie tu też warto zadbać o temperatury i o przewiew w obudowie, a nie wrzucić jakąś właśnie najtańszą skrzynkę zamkniętą bez wentylatorów, gdzie to będzie nam się gotowało i też zawsze będzie kwestia, trzeba będzie dołożyć jakieś wentylatory. I to też zawsze wychodzi drożej niż sama obudowa plus wentylator, więc zawsze się staram dorzucić taką obudowę, która będzie miała już jakąś wentylację zapewnioną na start. No jasne. Więc, no, tak jak mówiłem, Ryzen 5600 GT, płyta główna Asus TAV-B450 Plus M, i tu jest właśnie niestety komputer bez karty sieciowej, bezprzewodowej. Mamy tylko zwykłą sieciówkę. Mamy dysk na M2, 4 sloty na pamięć RAM. Mogę też podać liczbę USB, portów USB na płycie, bo to myślę, że może być kluczowa informacja dla kogoś właśnie. Bo też, jakby rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że mamy więcej złączy i więcej możliwości rozbudowy, to zawsze jest taka możliwość, że mamy z tyłu porty USB, mamy porty USB na obudowie, więc. Yy, Zaszyta... Zazwyczaj zazwyczaj z tyłu jest tych portów no więcej, z przodu mamy jakieś tak. tam ewentualnie dwa chyba najczęściej. Dwa lub jak mamy jakiś lepszy komputer, nowszą płytę czy na przykład lepszą obudowę, też mamy porty USB-C już coraz częściej się to robi standardem. Okej, okay, to jak tam z tą liczbą portów? Szuka. Mamy tak, dwa porty USB 3.0, USB-C, dwa kolejne porty USB 3.0 i cztery, dwa porty USB 2.0 i kartę sieciową, złącze HDMI do grafiki i DVI i, kart, i trzy jacki, podstawowa karta dźwiękowa. Właśnie. Teraz mi się jedna rzecz nasuwa, że w większości płyt głównych komputerów stacjonarnych mamy trzy jacki, mamy na standardzie już osobno mikrofon, osobno słuchawki i, kartę, i linię, więc tutaj już pozostaje nam jedna rzecz zawsze mniej, bo w laptopie niestety w 99% w nowych laptopach mamy tylko combo jacka. No tak, no to jest i dobre i złe, bo wszystko zależy od tego, jakie już mamy na przykład słuchawki z mikrofonem. Jeżeli chcielibyśmy ich używać i mamy jacka takiego combo w tych słuchawkach, no to tu może być gdzieś tam powiedzmy problem, ale zazwyczaj, no to jednak chcemy podłączyć sobie osobno mikrofon, osobno słuchawki, a, a, a często też jest już przecież tak, że mikrofony, jeżeli sobie podpinamy, to i tak są to mikrofony na USB. Ewentualnie sławki są jeszcze na jackach. Tak, dodatkowe. A też w 99% jak mamy jakieś lepsze sławki, to producent zawsze dorzuca przejściówkę z dwóch dziaków na jednego lub z jednego na dwa na przykład. To też za... prawda. Widziałem takie sławki, gdzie był kabel wbudowany przewód z dwoma rzekami i była przejściówka na jednego. Widziałem też takie, gdzie z jeden i przejściówka jest na dwa, więc to zależy od producenta. Okej, okay. czy coś jeszcze o tej konfiguracji? No myślę, że na ten moment chyba nie. Chyba, że się pojawią jakieś pytania do tego komputera, to będziemy mogli zawsze odpowiedzieć i cofnąć się do tej konfiguracji. No pewnie. Kolejny komputer w sumie i też na dofinansowanie można wziąć, jak ktoś bierze większą liczbę urządzeń, bierze komputer, telefon, nie wiem, drukarkę na przykład, bo to jest też dość Tani, można by powiedzieć, bo to jest komputer za 2000 niecałe 2400 zł. Też jak na razie na AMD, ponieważ w tych tańszych komputerach to jest fajne, właśnie w AMD-kach, że mamy w tych starszych Ryzenach 5000, jeszcze na DDR4 tu chciałem zaznaczyć, że mamy grafikę dość mocno wbudowaną, zintegrowaną. I jak składamy sobie taki komputerek, no właśnie do internetu, montażu audio, oglądania nie wiem, seriali tego typu takiego podstawowego użytkowania bez grania i na przykład y, sztucznej inteligencji, no to no to AMD jest w, tej, w tym w przypadku lepszym wyborem, ponieważ nie musimy się martwić o tą kartę zintegrowaną, ponieważ coś w razie, w jakby nam przyszła jakaś ochota na jakąś lekką, lekki gaming, nazwijmy to, to zawsze możemy to odpalić. A też y, grafika pozwala na odpalenie na najniższych większości gier, więc tak naprawdę nam w naszym przypadku nie musimy wszystkie gier odpalać nie wiem, na Uber w 4K. Będziemy tak. to odpalić najczęściej full HD lub nawet w HD, więc ta karta graficzna nawet nam w, w, tam, w konkretnych. W przypadkach odpali cyberpunka, więc to nie jest żadnym problemem. Więc tutaj chciałem wrzucić AMD, bo też właśnie jeden z naszych. Pewnie też słuchaczy teraz słucha, zarzucił mi, że jak mu pokazywałem tę konfigurację przed audycją, że tutaj AMD dominuje w tych konfigurach tańszych. No, dominuje, ponieważ jest bardziej opłacalne w tym przypadku, bo mamy za. To mógłbym tutaj wrzucić niższy procesor Intel, jakąś i trójkę, i piątkę, ale grafikę dodatkowo bym musiał dorzucić i, i kwestia byłaby tego taka, że to by drożej wychodziło. A, a można to taniej zbudować, i też w sumie w tym momencie bardzo yy, chciałem też tu w sumie i w poprzednim komputerze zaznaczyć to, że te komputery są dość bardzo. Yy, energetycznie wydajne, bo procesory mają TDP 65 W, więc taka jednostka nam w obciążeni nie weźmie więcej jak TDP 70... czyli TDP czyli możliwy jak to wytłumaczyć w konkretnym w czasie ile dany procesor może pobrać prądu Aha. jaką pobiera moc. I tutaj w tym przypadku obydwa, poprzedni komputery, jak i ten jest na procesorze, który ma 65W TDP, więc doliczając pobieranie, procesor może maksymalnie tyle pobrać na podstawowych ustawieniach, wiadomo, że procesor możemy podkręcić, no ale no nie rozmawiamy dzisiaj o tym i tutaj podejrzewam, że 99% użytkowników nie będzie podkręcała tych komputerów, więc zajmijmy się takim podstawowym użytkowaniem, no to takie komputery, ten czy poprzedni, więcej nie wezmą z miasta jak 80 85W, więc popłytka główna z 10-15, procesor z właśnie te 65-70 maksymalnie, bo wiadomo, że trzeba liczyć straty. No to te komputery, w zależności czy dodamy jakieś dyski twarde HDD, czy nie, bo to jeszcze trzeba liczyć, że to jakiś pobór prądu niestety następuje, ale one są bardzo energooszczędne. No to prawda. Gdzie w, w jakimś tam użytkowaniu, nie wiem, pulpit odpalony z nie wiem, YouTube, yy, załóżmy Unigram L10, to ten komputer więcej jak 15W20 na pulpicie nie będzie brał, bo nie ma dedykowanej karty graficznej. Okej, okay, to co tu mamy w tej konfiguracji? Tutaj Robimy, mamy. Że procesor jakby... AMD? Mamy. Pójdę sobie od samej góry listy. Mamy obudowę, w tym przypadku też jedną z tańszych. Nie ma podświetlenia, jest z szybą, y, z panelem bocznym, ma USB 3.0, dwa porty na przodzie. I jest dość mało. Właśnie starałem się w tych y, bezedykowanej karty graficznej wrzucać dość małe obudowy, żeby małe miejsce nie zajmowało. Podpinamy, stawiamy sobie na biureczku lub pod biurkiem i y, zajmuje to bardzo mało miejsca. Tutaj mamy płytę główną od Gigabyte b 550M Aurus Elite, dość wyższa, wyższa już seria Gigabajta. Jedna, jedna z lepszych, i tutaj warto byłoby zaznaczyć. Niestety, albo istety, ale w tym budżecie chciałem lepszą płytę wrzucić. I w tych pieniądzach był Gigabyte. Nie mamy dostępnego softu do płyty głównej, ale to są Ryzeny. 5000 RSD na pamięciach DDR4. W tym przypadku bardzo dużo nie musimy ustawiać. Wystarczy, tak naprawdę, posłużenie komputera, dwie rzeczy włączyć w Biosie i nic nas więcej nie interesuje, więc oprogramowanie płyty głównej nam nie jest potrzebne. Bo tak naprawdę przy płytach głównych, głównych przy komputerach stacjonarnych, naprawdę, naprawdę ustawiamy większość rzeczy to właśnie od prędkości wentylatorów, pamięci i podświetlenia, gdzie tutaj nie mamy żadnego podświetlenia to są Ryzen 5000, więc wystarczy dwie rzeczy ustawić w biosie i tak naprawdę żadne ustawienia nas nie interesują. Instalujemy Windowsa, ustawiamy plan zasilania jaki chcemy i tak naprawdę nic więcej nam nie jest potrzebne, więc A jakie że... rzeczy w biosie warto tu ustawić? No, warto ustawić tak. Eco Mode włączyć na procesorze właśnie, żeby on sobie zrzucał taktowania, kiedy nie jest potrzebne mu obciążenie i w ogóle dużo mocy i włączyć profil XMP na pamięciach RAM. Profil XMP jest to właśnie fabryczne podkręcenie pamięci RAM, to czego nie możemy zrobić w, w laptopach. Nie? I każda, jakby zestaw pamięci RAM ma jakieś swoje ustawienie prędkości megaherców, szybkości i opóźnień, timingów, no właśnie opóźnień, timingów CL -i tak zwanych. I te rzeczy warto zrobić w Biosie, i tak naprawdę przy platformie, tej, tutaj, na której ten komputer jest oparty, ten i poprzedni, nic nie musimy ustawiać więcej w systemie, tylko sobie ustawiam plan, jeżeli chcemy na cały, cały czas iść na maksymalnej wydajności, to ustawiam sobie najwyższa wydajność lub zrównoważony, gdzie tam 99% użytkowników wystarczy, ten zrównoważony, zoptymalizowany plan. No tak, chyba że akurat na przykład pracujemy nad jakimiś rzeczami na żywo, związanymi z dźwiękiem, to ja bym tu podpowiedział, że może jednak lepiej włączyć sobie tę maksymalną wydajność, tak, żeby nas, aby nic nie blokowało, żeby się nagle nie okazało, że akurat nasz interfejs audio potrzebuje tego stabilnego połączenia, ale komputer będzie, a właściwie system będzie mądrzejszy i będzie na czymś tam przeoszczędzał, a potem się okaże, że na przykład w naszym nagraniu są jakieś tak zwane przycięcia. dropy, tak, przycięcia, coś tam zaczyna. Na, trzeszczeć. no Nikt tego raczej nie chce. Szczególnie, że takie nagrania czasem mamy okazję wykonać tylko raz. No i tutaj się właśnie skupiłem na tej płycie głównej tak bardzo mocno. I myślę, że skończę temat płyty głównej. Przejdę do dalszej części podzespołów. Mamy tak samo jak w tamtej płycie. Mamy złącza graficzne DVI, HDMI, Ethernet właśnie do podłączenia kabla tak zwanej skrętki, cztery porty USB 3.0. Cztery porty USB 2.0 Więc myślę, że jest podobnie, właśnie jak w tamtej płycie głównej. Tutaj, tutaj akurat nie mamy USB-C. I też mamy trzy jacki, właśnie na, dźwię... na słuchawki, mikrofon, linie. Chciałem właśnie tą płytę tutaj, tą trochę lepszą niż w poprzednim zestawie, ponieważ. Raz, że procesor ma więcej rdzeni i też właśnie płyta główna trochę jest lepsza potrzebna, żeby sekcje zasilania, czyli układy na płycie głównej, które dostarczają prąd do procesora były, e, były lepiej wykonane i lepszej jakości i było więcej, więc wrzuciłem lepszą płytę. W tym przypadku mamy dysk 1TB już, ten sam model, co w poprzednim zestawie, czyli Lexar NM620, jeden z najpopularniejszych i najlepszych dysków w tym przedziale cenowym i w tym jakby z tymi parametrami, z którymi on jest. I tutaj już mamy 1TB, więc mamy już więcej przestrzeni. I w tym komputerze też mamy większą ilość pamięci RAM, bo mamy już 32 GB, nadal DDR4. Więc myślę, że to jest jakby komputer do internetu, do, wszystkich, do takich podstawowych rzeczy już trochę na dłużej niż. Do internetu i do multimediów, chociaż tak naprawdę chrom, ile mu damy ramu, to tyle nam zerze. Tak, chrom weźmie tyle, ile dasz, tyle zabierze, ale tutaj już chciałem więcej ram w życiu, właśnie też tak mówię: stricte do internetu, to tak właśnie ten chrom mi też przyszedł na myśl, że on może dużo wziąć, więc warto byłoby już więcej ramu. Mamy AMD Ryzen 5700G, czyli tak praktycznie układ graficzny ten sam jak w poprzednim procesorze, tylko jest 200 MHz szybszy. Czyli tak naprawdę dużej różnicy wydajności nie ma, to jest około 2-3%, więc niewiele, ale mamy 8 rdzeni 16 wątków. Czyli możemy sobie po, pozwolić na większą jeszcze wie, większą wielozadaniowość w systemie. Możemy mieć jeszcze więcej rzeczy odpalonych, więcej rzeczy na raz nie wiem, renderować, obrabiać, mieć uruchomionych w systemie naraz. I tutaj właśnie mamy procesor mocniejszy i też dałem dodatkowe chłodzenie, ponieważ w poprzednim procesorze, jak i tym, mamy chłodzenie boxowe, czyli tak zwane, które procesora dorzuca do, do, do zestawu, montujemy je do procesora i one są tak, tak, tak zwane boxowe, i w słabszych procesorach jest w porządku. Temperaturowo będzie dawało radę, dźwiękowo może mniej, ale tutaj... Dźwiękowo właśnie... w sensie będzie hałas po prostu. Box, czy zarówno tak zwany box, czyli u AMD czy u Intela, ma bardzo charakterystyczny dźwięk. W Moim zdaniem w AMD jeszcze bardziej denerwujący taki warkot, więc... Yy... Ktoś chce sobie ceni taką mega ciszę i jest takim no, zapaleńcem trochę jak ja, że chce mieć i wydajność i ciszę. No to nigdy bym w boksa nie poszedł. Ale właśnie ten najtańszy zestawie poniżej 1600 zł to, to już jakby to po prostu miał być taki mega tani zestaw, że ten boks wystarczy. A tutaj już mogłem sobie pozwolić na to, żeby dodać, dodać dodatkowe chłodzenie. Yy... Inne po prostu od innego producenta, wieżowe już o wiele większe, o większej zawartości miedzi, większym wentylatorze, który w stanie spoczynku, czy przy tym w przypadku tego procesora przy obciążeniu będzie, no może nie, mogę powiedzieć, że totalna cisza, ale będzie daleki, delikatny szum. A nie jak w przypadku tego procesora, procesora że mógłby być dość głośny warkot na tym chłodzeniu boksowym. To ja cię zapytam o taką rzecz a propos tego chłodzenia. Jaka jest optymalna temperatura, w której ten nasz procesor powinien się znajdować? Której nie powinien przekraczać? Ten i ten poprzedni, Ryzeny i w sumie następny też około 85 stopni. Czy to jest tak, że są procesory, które są jakoś predestynowane do wyższych temperatur? Czy. AMD ogółem jest predestynowane do większych temperatur, ponieważ załóżmy tutaj mam takie już porównanie swoje, taką jakby mm, refleksję po przesiadce z Intela Aha. 12. generacji i 7.12700, czyli nadal tak jak mocnego procesora na Ryzen 7900X. Temperaturowo w obciążeniu. Ryzen jest ciut cieplejszy, to jest różnica 2-3 stopni. Ale w takim tak zwanym pulpicie, to nawet teraz można by powiedzieć, to Intel miałby 30 stopni, Ryzen ma 45. One Aha. są cieplejsze w takiej pracy tak zwanym Idlu, czyli w nie robieniu niczy, niczego. Nie, nie przemęczamy Ryzen, go przesadnie. Nie przemęczamy, mhm. mamy pulpit odpalony, nie wiem, YouTube'a, Facebooka, to AMD będzie cieplejszy. Mhm. I. I AMDki mają, Intel bardzo długo się rozgrzewa. Tego Intela jakby długo musiałem, jakby 2-3 minuty już go poobciążać, żeby skoczyły wentylatory temperatury w górę. A Ryzen bardzo, bardzo często ma piki temperatury. Robi sobie coś Windows, przymeli tam sobie Windows Update czy coś i już jest skok temperatury. Ryzen bardzo szybko zmienia temperaturę. Czyli on jest jakby stworzony z takich materiałów, które po prostu szybciej się nagrzewają. Bardziej myślę, że nie jest stworzony z takich materiałów, tylko kwestia tego wydajności i jak to nazwacie, sposobu produkcji AMD? Mhm. Bo jednak mamy różne architektury w przypadku Intela AMD. Jakby no tak. Procesory robią to samo tak naprawdę, ale są inaczej zbudowane. Zgadza się. Więc tu może być właśnie kwestia konstrukcji. No i też będzie właśnie w tym Ryzenie chciałem powiedzieć, że tutaj dodatkowe chłodzenie, bo będzie też ciszej i chłodniej. Bo myślę, że tutaj z tym chłodzeniem Endorphia Fara 5, no to będzie gdzieś podejrzewam, że z tym boksem było około 50, 48 stopni na pulpicie. Tu będziemy mieli około 40 i w obciążeniu będziemy mieli maks 60-65 stopni, a nie 85 na boksie. Mhm. Choć oczywiście, jakby kogoś nie było stać, dopłacić tych w tym przypadku. Było to 120, zł, 130, jak to składałem, a teraz jest 140, no 10 to ty różnicy. Eee, to ceny się zmieniają, też chciałbym właśnie powiedzieć, że dzisiaj jest 140, jutro może być 120, a za miesiąc może być 150, więc też warto zaznaczyć, że te ceny mogą, eee, mogą iść w górę, mogą iść w dół. Tutaj, jeżeli kogoś by nie było stać na te 140 zł, mam załóżmy te 200, coś i nic więcej. Może mieć tak chłodzenie boksowe, co producent dorzuca do tego Ryzena, no ale nie będzie takiej kultury pracy i ciszy jak na tej ferze 5. Jasne. Yy, no to ok, co tam mamy dalej? Mamy zaś Ilacz też, w tym przypadku też od Endorfi, 500 watowy i też właśnie chciałem. Też tu wrzuciłem taki, żeby można było w razie W, dzisiaj mi nie na Nvidia, a jutro będę, nie wiem, trenował na RVC, będę whisperował bardzo duże teksty, kupuję Nvidia. No to, no to mam już zasilacz taki, żeby tą Nvidia w razie W włożyć, a nie żeby się zastanawiać, eja, czy mój zasilacz wystarczy? Czy nie muszę większego kupić o więcej większej mocy? Po prostu też w razie, w razie co mamy możliwość rozbudowy podzespołów, czy tak samo dysków twardych. Bo to tak się mówi to. Jest tylko dysk, a jeden HDD 20 W, drugi HDD 20 W. Rzucimy trzy hdd już mamy 60 W do przodu, więc tak naprawdę te zasilacze dawałem z jakąś tam zapasem mocy. Bo ten komputer nam weźmie, nie, załóżmy, no ten max 100W, max 90 100 w z tym Ryzenem, no ale będziemy chcieli dołożyć kartę graficzną, załóżmy taką no, przeciętną 40 60 która będzie brała około 100 120W, no to już mamy pewien zapas, a też warto zaznaczyć, że zasilacze komputerowe zawsze pracują najlepiej, najbardziej wydajne są, w, gdy pracują na 50% obciążenia. Czyli mamy komputer, który bierze 250, 300, 350 W, warto rzucić zasilacz 500 W. Ponieważ zawsze jakiś jest margines mocny, no i też niestety nie oszukujemy się fizyki, nie oszukamy temperatury i temperatury jeszcze raz. No tak. Gdzie ja mam na przykład... Długi czas swojego kompa męczyłem. Miałem i piątkę dziesiątej generacji. Miałem gtx 970 i to czuć było. Wentylator zasilacza było syłać, miałem 500W, a ta 970 brała 300W. Procesor około 100 i już było słuchaj, że wentylator mocniej chodzi. Wymieniłem na 850, bo mi się no, trafiła okazja. Już była inna kultura pracy komputera. No tak, bo ten wentylator, kiedy była ta 500ka na tym zasilaczu, no to tak naprawdę on już prawie był pod korek. Był pod Tam korek. Miał więc... jakiś zapas, ale niewielki. Więc ja tak zawsze patrzę... taki. Powiedzmy kalkulator, nawet mamy kalkulatory mocy, dany producent zasilacza może mieć kalkulator mocy, czy dany zasilacz starczy nam do naszego zestawu, wpisujemy ilość wentylatorów, ilość dysków, model płyty, ilość pamięci RAM i chłodzenie, jakiego typu mamy, czy wodne, czy, czy wieżowe, powietrzne, no to nam wypluwa, musisz wziąć tyle i tyle watowych zasilacz. No to ja tutaj sobie też tak kalkulowałem, czy w tym przypadku właśnie 500K dorzucimy jakąś kartę Nvidia czy AMD nawet, no to mamy zapas mocy, nie będziemy musieli się, nie wiem, za miesiąc, za pół roku martwić, że mam 350W zasilacz i będę musiał go wymienić na 500 czy 600, bo mojej karty nie uciągnie i nie mam pewności czy da radę. Więc tutaj mamy zestaw za 2400, tak jak już tutaj myślę, że możemy skończyć przy tym komputerze. No tak. tak, samo jak w poprzednim, czy nam się pojawią jakieś pytania, no to, no to jesteśmy do, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde pytanie, ale też chciałem zaznaczyć, że w tych tańszych komputerach Tutaj ktoś mi może coś bo AMD czegoś nie obsłuży. W przypadku tutaj właśnie jakiejś obróbki audio, yy, internetu tu nie ma znaczenia, czy jest Intel, czy AMD, bo niestety Intel jest, yy, jakieś ma predyspozycje do pracy kreatywnej. Niestety, niestety mamy Synca, mamy yy, inne inaczej współpracuje procesor yy, AMD yy. A Intel z kartą Nvidia, więc to zawsze jakieś predyspozycje do pracy kreatywnej z tyma Intel, bo no właśnie inna konstrukcja budowy procesora, niestety. Więc z tych tańszych na to nie, nie zwracałem uwagi, czy ma być Intel, czy AMD. No a w tych droższych życiem Intela, bo to stricte do, myślałem właśnie pod gaming i prac, prace kreatywne, no to już jest Intel, nie? No to myślę, że. Następny komputer, tak? Tak. Teraz idziemy w górę z cenami. Tak, idziemy w górę. To właśnie to ktoś nam może zarzucić, że roz, rozszczelone mamy budżet, mamy 1600, 2400 i 5000. Teraz, ale 5000 to ja myślę, że tutaj w tym przypadku naszym, jeżeli to miał być aktywny, to samorząd, to jest takie optimum, bo bierzemy kompas za 5000 i załóżmy, bierzemy iPhona za czwórkę, no i zamykamy się w tych 10 przysłowiowych tysiącach. Jeżeli ktoś by chciał stricte się zamknąć, dofinansowanie plus 10%, żeby więcej nie dopłacać. No tak. Więc. Tutaj mamy już y, też y, zestaw na AMD, ale już o wiele mocniejszy z dedykowaną kartą graficzną. No to zaczynając od samej góry. W y, poprzednich mieliśmy tylko SSD. -ki. Tutaj już stwierdziłem, że w tym przypadku trochę mi budżetu zostało, że dorzucę dodatkowy dysk. Tutaj mamy grafikę, mamy. Dysk SSD na system to taki dysk HDD nie wiem, na gry, na jakieś właśnie rzeczy, projekty z RVC, możemy sobie tam powrzucać już zrobione więc datasety, więc stwierdziłem, że dużo HDD-ka 1 terabajtowego Seagate'a na dane i na jakieś backupy. czyli calowy dysk, czyli montujemy go w obudowie, nie jest to dysk zewnętrzny. Warto też zaznaczyć, jest to dysk do zamontowania w obudowie. I kolejna pozycja na liście to jest zasilacz od XPG już jest o większej mocy, bo jest 750W, jest certyfikatem brąz. Poprzednie zasilacze też były z brązem, czyli no mocy mogą dostarczyć na około 88-90% swojej yy, swojej. Specyfikacji, mamy 750 W, no to załóżmy, ten zasilacz da radę wypluć około 70 720 725. No bo nie oszukujmy się też, mamy tutaj straty, że mamy tyle Wat, on może pobrać z gniazdka, ale mniej sobą wypluje. I dlatego mamy właśnie też certyfikaty. Mamy certyfikat, brąz, gold i platyna i no jeszcze najdroższy tytanium, czyli to. jakby. Czyli im wyższy certyfikat, im metal, tym, tym mniejsze, mniejsze straty. Tym mniejsze straty i większy uzysk zasilacza. Więcej zasilać sobą może wypluć. Tyle, ile pobierze z gniazda, im większy certyfikat, tym więcej da sobą. Po prostu da radę oddać do komputera. Jasne. No to mamy już tutaj dałem mocniejszy, ponieważ mamy kartę dedykowaną e, graficzną, więc mamy NVIDIA w tym przypadku. I to dość mocno. Mamy tutaj kartę NVIDIA GeForce 4060 Ti. 16GB, więc pod RVC, Whispera i inne tego, tego typu rzeczy idealną. Wydanie od MSI GAMING X, czyli dość cichą. Mam właśnie w tym wydaniu w swoim komputerze mocniejszy model de facto, ale też właśnie od MSI i karta jest cicha i chłodna, więc to jest najważniejsze. Grafika w tym momencie odpali wszystkie najnowsze gry. W ustawieniach maksymalnych, jeżeli by to kogoś interesowało, myślę, że bardzo mało tu jest osób takich RVC Whisper też na dość wysokim poziomie właśnie działania szybkości i przetwarzania danych. Płytę też mamy gigabajta, ale to jest nadal podstawka B to jest nadal podstawka AMD na DDR4, więc jakby też właśnie te dwie rzeczy, które mówiłem, ustawiamy XMP jako mode i nic więcej się nie musimy martwić, że nam soft nie jest potrzebny od płyty głównej. Płyta już jest dość lepiej wyposażona w porty. Bo jest to płyta też Kolejna rzecz, którą będę musiał tutaj wyjaśnić i rozjaśnić, mamy rozmiary płyt głównych. Mamy ATX, czyli dużą, normalną płytę. Mamy MATX, trochę mniejszą. I poprzednie zestawy, wszystkie były MATX, czyli mało obudowy i małe płyty główne. Tutaj już mamy większą płytę, więc więcej na niej jesteśmy w stanie upakować. No i też mamy większą obudowę od razu. No tutaj brałem ze względu na dużą płytę i dużą obudowę, ze względu na grafikę, żeby też. Były temperatury lepsze i lepszy przewiew powietrza. No tak, a karta też zresztą swoje. Yy, potrzebuje. Mierzy i waży. Tu tutaj w tym przypadku mamy kartę dwuwentylatorową, więc aż taka duża nie jest. To tak. Poprzednie płyty wszystkie miały złącz... dwa złącza, je, poje... je pojedyncze złącze na dyskiem 2 W tym przypadku mamy już... możemy dwa dyski M2SSD, czyli te najszybsze, zamontować na tej płycie. I porty jakie mamy na płycie to DVI HDMI, ale w tym przypadku nas to nie interesuje, mamy kartę dedykowaną mamy RJ45 3 USB 3.0 kolejny 1 USB 3.0 2 USB 2.0 3, 3 jacki wiadomo mikrofon, linia, słuchawki tak. Też mamy 32 GB pamięci. I tutaj mamy też. W tym przypadku mamy te same pamięci co w poprzednim komputerze, czyli Gudramy 32 GB w dwóch kościach po 16 GB. Mamy to samo chłodzenie przy poprzednim, co w poprzednim zestawie. Też Ferrari 5, bo tutaj też mamy procesor. AMD Ryzen 5700, czyli bardzo podobna jednostka do poprzedniego, tylko nie mamy wbudowanego układu graficznego, tylko mamy tutaj, w tym przypadku dokładamy NVIDIA 460 Ti. Mamy zasilać, mówiłem, 750 W. Obudowę odbudowę Club ZWAKO, jest to obudowa już właśnie w pełnym ATX, duża. Mamy dwa USB 2.0, 1 USB 3.0 na froncie. Tutaj mogę też powiedzieć więcej o tej budowie, bo ją miałem też ją w, swa, w swoich rękach. Jest to budowa z takich ciekawostek. Ma lewy panel właśnie ten od płyty głównej e, formie drzwi na zawiasach, więc bardzo łatwo możemy zajrzeć do komputera i mam jakieś do strony do serwisowania. Mam bardzo łatwo w tym komputerze. Mamy też dysk Lexar N 621 i też 8 rdzeni, 16 wątków procesor. Wydajnościowo, tak jak poprzedni komputer, tylko że mamy dodatkowo kartę nvidia możemy grać. To już w sumie, tak naprawdę jest komputer na ten moment do wszystkiego, i do grania, i do obróbki audio, wideo, sztucznej, sztucznej inteligencji. I jaką e, tu mamy cenę? E, tutaj jest poniżej 5000. W sensie. Napisane z komputer do 5000, mamy około 4900, 4950, bo chciałem zrobić ten margines błędu, właśnie zmiany ceny, kursu dolara, i innych takich rzeczy. No jasne. Ale to już jest rzeczywiście taka konfiguracja, która może... Do wszystkiego. Tak, która może wszystkich zadowolić albo prawie wszystkich, którzy rzeczywiście czegoś od tego komputera chcą więcej niż odpalenia przeglądarki. Tak, no i też y, temperaturowa będzie w porządku, bo budowa jest przewiewna, Ochłodzenie będzie ciche na tym procesorze i. No i tak naprawdę tyle, nie? Bo co tu więcej dodać? Tak, jak samo jak w poprzednim zestawie, jak będą pytania, no to odpowiemy. Mamy 2 tb przestrzeni. Tu w przy tym przypadku mamy już y, komputer, który, pierwszy komputer, w którym jest więcej miejsca, tylko że mamy SSD 1 tb na system i HDD 1 tb na jakiś. Dane, podręczne. Zastanawiam się, czy nawet nie byłoby rozsądnie wrzucić większego dysku, jeżeli chodzi o terabajty na, e, y, jako tak? HDD, jako taki magazyn. Tutaj stwierdzam, że to będzie taki przykładowy, bo budżet by nam na to nie pozwolił, w sensie byłoby wyżej niż 5 tysięcy. Mhm. Ale też bym w sumie zalecał jakiś dwuterabajtowy czy terabajtowy na ten sam model, tylko po prostu o większej pojemności. Dokładnie. Też mi się wydaje, że jeżeli już mamy, powiedzmy, dysk, na którym mamy. Ja nawet bym się zastanowił, czy wiesz co, czy, czy, czy system. Przypadkiem nie, nie zaoszczędzić sobie wtedy na dysku systemowym 512, powiedzmy, a nie pójść właśnie w magazyn na składowanie danych, jakiś tam, powiedzmy, większy za te pieniądze. W sumie. Tak, to też jest dobry pomysł, ale to też zależy, do czego ten komputer miałby być. Bo oczywiście. Bo jeżeli m, takiego, nie wiem, właśnie szczyszo inteligencja i gry, no to ten SSD jest potrzebny, bo nie oszukujemy się te nowe gry, typu właśnie, nie wiem, jakiś nowy Mortal Kombat, cyberpunk, jakiś. Yy... Nawet Wiedźmin z aktualizacją najnowszą toważył te gry po 100 giga, ja sobie nie wyobrażam w tym momencie ich ładować z hdd tych dużych gier na przykład, bo to też by zajmowało dość dużo czasu. No to prawda akurat, więc to trzeba też mierzyć siły na zamiary, więc jeżeli do gier, ale zakładając, że na przykład nie do giera, to po prostu jakiś takich. Magazyn, muzyki, tak, projektu, fotografii wszystkiego dokładnie, no to myślę, że nawet i te 512, może nie 256, ale 512 nie, 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 nie w ogóle 512 to spokojnie mogłoby wystarczyć. 512, tak, 250, 256 to bym się nie pchał nawet z kwestii opłacalności, bo ten dysk jest o 30 zł tańszy, a tak naprawdę mamy dwa razy więcej, dwa razy więcej miejsca za dopłatę 30 zł, więc Zgadza tak, się. tutaj już jest kwestia samej opłacalności i kwestii ceny, bo... Dla mnie w tym momencie 512 plus na przykład nie wiem, 4 terabajty na dane to już nie jest dobry konfig, ale dla takiej właśnie przeciętnej osoby tak. To jest nawet dobry pomysł trzymać system jakieś nie wiem podstawowe dwie trzy gry na SSD-ku, jakieś właśnie programy do obróbki czy tworzenia muzyki, a resztę pchać już na HDD-ka, wyrenderowane rzeczy i tam magazynować. Oczywiście ja zawsze zalecam backup nawet tego hdd a, oczywiście bo to już jakby niejednokrotnie było, że trzymało się w jednym miejscu dana, później był płacz i zgrzytanie zębami. Więc jak są jakieś pytania, to zapraszamy. Na razie cisza. I w tym przypadku też tutaj nie mamy jeszcze Wi-Fi, w tym komputerku, mamy tylko kabel sieciowy Ethernet. Bo mhm. tu jeszcze nie taki budżet. W sensie nawet standardem WiFi to już tak jest od 2022 roku, od Premier właśnie Ryzenów na DDR5 i Intelli na DDR5. To takie, takie Wi-Fi na płycie głównej stało się standardem. Wcześniej to takie było w, w tych płytach najdroższych: premium, premium, premium. Więc y, to by było na tyle w przypadku tego komputera za, do 5000. Czyli w sumie podsumowując, gaming, AI, y, internet, audio, wideo, wszystko w sumie w, tej, w takim budżecie. Oczywiście, bo teraz idziemy komputer wyżej. komputer na aktywny. Tak. tak, idziemy wyżej. Kolejne oczko w górę. To jest komputer do 7000, czyli już w sumie dość duża suma. I tutaj trochę poszedłem, nie wiem jak to nazwać, bardziej w grafikę niż w procesor, bo już tutaj by ktoś mógł powiedzieć: O, tuż byłoby warto mieć i siódemkę. No niestety nie, mamy i piątkę. Ale poszedłem w mocną grafikę, bo jakby teraz ja idę, jakby podążam za tym, co jest modne w tym momencie, więc jakby. Nagle nam te grafiki są potrzebne, nie uważasz? Nagle nam to jest tak, zrozumienia przy. że tak, bo nagle się nagle... zrobił szał na Nvidia. Bo tu się na... nagle okazuje, że mamy potrzebę, nawet jako niewidomi, posiadać dobrą kartę graficzną, chociażby nawet już pomijając kwestie gier, ale jakaś sztuczna inteligencja, jakieś modele, które sobie chcemy odpalać, którymi sobie chcemy coś tam robić, na przykład z dźwiękiem, albo whisper. No to wszystko to jest już rzeczywiście tak, coś, a w, co wymaga tych, w tej niektórych dobrej przypadkach te właśnie zapotrzebowaniem wyciągają więcej potu z komputera niż to, gra. To prawda. Więc yy, tak. Zaczniemy może sobie od yy, y, pamięci RAM. W tym przypadku nadal mamy 32 GB, ale jest to już pamięć DDR5, czyli oczko nowsza, i w konkretnych przypadkach się okazuje, że właśnie w takich zastosowaniach stricte profesjonalnych jest szybsza. Jest szybsza w właśnie, bardziej, może bardziej obróbce wideo niż audio, ale DDR5 jest szybszy w takich kwestiach. W grach, jak na razie wielu ludzi twierdzi, że dużej różnicy wydajności nie ma, bo warto zaznaczyć, że w nowych Ryzenach czy 2022 z siódemką na początku tylko założymy DDR5, a w przypadku Inteli 12, 13, 14 generacji mamy możliwość wyboru płyty głównej, czy wejdzie tam DDR5, czy DDR4. Wiem, że w tym budżecie mogłem dać płytę na DDR4 i więcej ram upakować, ale bardzo mały wybór już jest tych płyt na DDR4, bo już producenci dążą, dążą do tego, aby wszyscy mieli. Aby wszyscy mieli już DDR5, w każdej płycie były pamięci DDR5, pamięć DDR5 wyszła do przodu w sprzedaży. Więc bardzo mały wybór płyt jest na 13 czy 14 generację Intela pod DDR4 i te płyty są biedne. Biedna sekcja właśnie zasilania, biedna karta dźwiękowa bardzo, o bardzo niskim kodeku, nie ma karty Wi-Fi, jest bardzo mało USB-ków. Więc stwierdziłem, że pójdziemy kosztem pamięci w lepszą płytę na DDR5. No to mamy 32 GB pamięci od Patriota w dwóch kościach po 16 GB, i też jest właśnie, istnieje możliwość rozbudowy. Bo płyta ma 4 SOTY, możemy rzucić dwie kości w tym przypadku. Za pół roku możemy dorzucić kolejne, lub nawet już teraz konfigurując ten zestaw, dokładając kolejne pieniądze, możemy wymienić te dwie kości na 64 GB dwa razy po. Po 32, bo to oczywiście te zestawy nie są wyrocznie, Zawsze możemy sobie zmanipulować dany zestaw, by komuś się spodobał i chciał go zakupić na dofinansowanie czy na własny koszt. Jak to jest, jeżeli chodzi o kości, które obecnie mamy? 32 GB w jednej kości? Jest więcej i to się opłaca? Czy? W tym przypadku mamy 32 giga w dwóch kościach i oczywiście, że opłaca się iść w dwie kości, mamy wtedy dual channel, czyli procesor się komunikuje z dwoma pamięciami naraz i mamy szybszą pracę. Mhm. Mamy kości 16, 8, 16, 32, 48, 24. No, opłaca się zależy, to do czego potrzebuje ten komputer. Właśnie tutaj chciałem zaznaczyć, że jeżeli ktoś chce więcej ilość pamięci, no to wymienia te dwie 16 na dwie 32. lub nawet na 4 32 i 128, lub na przykład dwie 48. No tak. No to mamy 32 GB od Patriota. Jedne z tańszych o dobrych. E, e, Dobrych timingach i prędkościach, bo tutaj chciałem dobrać właśnie dobry stosunek ceny do wydajności. I też tutaj, jeżeli ktoś by chciał wziąć dany zestaw, kupić, i nie byłoby na przykład tych kości, to po prostu warto szukać tych na przykład u innego producenta, ale o tych samych parametrach. Warto sobie po prostu. O, tu jest tak, tu jest tak. No to szukam takich samych kości, tylko na przykład, nie wiem, od Kingstona, od Gudrama, czy od, nie wiem, Corsara. A tutaj mam akurat Patriota. Zasilacz mamy e, Fortrona, ale tutaj mamy 750, ale już w goldzie. Mamy wyższy, wyższą cenę zestawu, no to jest lepszy uzysk po prostu. Lepszy uzysk, lepsza wydajność energetyczna i temperatury też dla zasilacza. I tutaj warto znaczyć, że zasilacz jest modularny, bo w poprzednich komputerach wszystkim mieliśmy zasilacze niemodularne, czyli Musieliśmy podpiąć się ze wszystkimi przewodami, a tutaj możemy wybrać tylko przewody, które są nam potrzebne, czyli na przykład kabel do grafiki procesora płyty głównej. Nie używamy dysków HDD, nie bierzemy kabla do dysku. Po prostu bardziej dbamy o ilość kabli w naszej obudowie. Czyli po prostu sobie możemy od tej wiązki kabli, która tam jest przy tym zasilaczu, sobie pewne kable odpiąć albo po prostu ich nie podpinać. Tak. Właśnie chciałem tutaj przeprosić za wprowadzenie w błąd, bo konfigurując to dodały mi się dwa zasilacze, to poprawię jeszcze. W tym zestawie jest 850 w zasilacz, goldowy, czyli jednak 100 W więcej. Okej. Okay. Więc tak, no i jest modularny, czyli możemy sobie, bierzemy CPU, kabel czy procesor, płyta główna, grafika i więcej nie potrzebujemy, mamy jakby... Składanie komputera systemarnego to też jest kwestia tego. Właśnie najgorszym, yy, najgorszą rzeczą po włożeniu procesora i podpięciu panelu frontowego, czyli wyłącznika, wyłącznika USB-ku w resetu jest ułożenie tych kabli, że zamknąć obudowę i że jakikolwiek tam był względny porządek. No tak, bo potem do tej obudowy będziemy chcieli co jakiś czas zajrzeć. Yy, odkurzyć, odkurzyć, wymienić pastę. Tak. A będziemy mieli tam tak, tak zwany szakaron makaron, no to później może być problem, żeby się dostać do czegokolwiek. To prawda. Płytę mamy Asusa, czyli tutaj mamy już dostępne oprogramowanie do płyty głównej i bardzo dobrze, bo tu już są nowe platformy, można więcej rzeczy ustawić, więcej rzeczy dostosować poza BIOSem. Płyta jest pełen ATX, czyli duża płyta. Mamy Wi-Fi wbudowane, DDR5. Właśnie sobie już tutaj zaglądam na rozpiskę z tylnych wejść i wyjść. Ciekawostka, to nawet o tym teraz tutaj czytam na bieżąco. Płyta może mieć maksymalnie 192 GB pamięci RAM. Poprzednie wszystkim miały do 128. Czyli tutaj możemy włożyć 4 kości po 48 GB DDR5. No to jakby ktoś potrzebował dużo więcej. No to tak. To już takie bardziej nawet serwerowe trochę konfiguracje. Tak, czyli DDR5 na to pozwalają właśnie. Bo w DDR4 właśnie niestety mieliśmy ograniczenie pamięci i chipsetów na płytach głównych, a tu już mamy jakby oczko wyżej, nowszą generację, więc... Mamy HDMI, DisplayPort. No w naszym przypadku nas to nie interesuje, mamy kartę dedykowaną, wiadomo w takim budżecie już, ale warto zaznaczyć. I tutaj zaczyna się pierwsza fajna rzecz, mamy RJ, ale już w szybszy, mamy 2,5 GB, 2,5 GB Ethernet, czyli mamy prędkość kablową już mamy lepszą, oczko wyżej, nie mamy tak zwanego gigabita, czyli tego najpopularniejszego standardu od wielu, wielu lat e, 1000 na 1000 megabitów, tylko to już mamy 2500 na 2500. No kwestia jeszcze, żeby nasz router zechciał to obsługiwać. Nasz router i nasza sieć, nasz dostawca internetu, jeżeli byśmy chcieli mieć prędkości takiej internet, W tym momencie ma tylko Orange i Netia. z tego, co mi się wydaje, światłowód taki? No Orange na pewno, a jak z Netią to chyba też tak. Mamy USB-C typu 3.2 Gen X2, czyli praktycznie już prędkości Thunderbolt'owe, boldowe, bo 20 tysięcy megabitów na 20 tysięcy megabitów na sekundę, więc dość szybkie. 3 USB-ki 3.0 zwykłe, 2 USB kolejne 3.0, 2.01 jedno złącze USB, czy na przykład na klawiaturę lub jakieś urządzenie, które nie wymaga dużej ilości prądu i prędkości. I 5 jacków już mamy, bo mamy wyższą kartę, możemy podpiąć głośniki e, tak zwane 5.1, mm -hmm. przestrzenne, które mają 3 lub 4 jacki do podpięcia. I mamy złącze optyczne, SPDIF do podpięcia zestawu audio po złączu optycznym, po kablu po optyku, tak potocznie zwanym. Mamy antenę Wi-Fi, wiadomo, bo już mamy płytę z wifi. Więc mamy bezprzewodową transmisję, mamy szybszy Ethernet, mamy złącze optyczne, lepszą kartę dźwiękową, więc tutaj już jakby im dalej w las, im droższy zestaw, tym można pozwolić sobie na droższą płytę i mamy więcej jakby takich udogodnień właśnie w złącz, gdzie w laptopie nawet już w takim budżecie, no nie możemy sobie pozwolić wiem, na 7-8 USB-ków, w tym jedną USB-C takiej prędkości, 5 jacków możemy podpiąć już dobry zestaw dźwiękowy, czy nawet złącze optyczne. No to prawda, to już jednak widać, że ten komputer pozwala na znacznie więcej, jeżeli będziemy chcieli. Więc do tej konfiguracji, do tej płyty, może ktoś mi tu właśnie powiedział, że w tej scenie już mogłaby być i 7 i pójść w słabszą kartę, ale właśnie nie chciałem pójść w mocniejszą kartę. Procesor tak i tak nie jest słaby, to jest i 5 14500 czyli 14. generacja w tym momencie jeszcze najnowsza. Mamy w tym procesorze 14 rdzeni. Bo w tych nowych procesorach Intela od 12. generacji mamy rdzenie wolne i rdzenie szybkie, czyli rdzenie wolne tak do systemu. Nie wiem, gramy w grę, czy właśnie jakiś tam montaż audio, to, to idzie na tych szybszych rdzeniach, to się inteligentnie dostosowuje w systemie. W Windows 11 to jeszcze lepiej działa niż w 10. Idzie na szybsze rdzenie, na przykład system, aktualizacje nie wiem, Chrome, Discord idzie sobie na tych rdzeniach wolniejszych i mamy rozrzucanie zadań na wydajniejsze i słabsze. No tak i dzięki temu ogólna praca jest wydajniejsza. Tak i to tak zwane są rdzenie p czyli performance core mamy PICOR i efficiency core, czyli e czyli rdzenie wo wolniejsze. I w tym przypadku mamy sześć rdzeni performance, czyli tych... Czyli tych szybszych i one właśnie wątkują, Mamy 6 rdzeni szybkich i 12 wątków, czyli jeszcze więcej obliczeń na tych rdzeniach, na tych wątkach można wykonać. I mamy rdzenie 8 rdzeni efficiency, czyli łącznie mamy w tym procesorze 14 rdzeni i 20 wątków. Czyli tak czy siak nadal to jest mocny procesor i on gdzieś jest około wydajnościowo mojej siódemki 12700, więc tak czy siak to jest dość mocna jednostka. No to prawda. Więc procesor jest dość mocny, tak? Tu już komputer jest do wszystkiego plus, można by powiedzieć, że wszystko zrobimy jeszcze szybciej, jeszcze więcej i jeszcze więcej nam wystarczy ten komputer na więcej lat. No bo to już jest jednostka na dobrych 5-6 lat, tak naprawdę. No w sumie okres dofinansowania z aktywnego samorządu. No tak, a podejrzewam, że nawet może i więcej. W większości użytkowników myślę, że tak. No i mamy to mi piąteczkę. I co? I mamy kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 GB. Wiem, czy w poprzednim zestawie była 4060 Ti 16 GB. W tym przypadku mamy mniejszą ilość pamięci, ale szybszą w samą sobie kartę graficzną. I jest w wersji od Gigabajta, w wersji WinForce, czyli dość, też dość cicha, czy wentylatorowa. To powiedz, w jakich przypadkach opłaca się mieć szybszą kartę, a mniej ramu na niej? Na moi, mojej ocenie? W każdym. Bo ja miałem 360 12 gb I tutaj mam cztery, Ja wziąłem teraz też na aktywny samorząd 4070 Super, też 12 gb tylko wersję od MSI. Tutaj mam od Gigabajta. Jest szybciej, jest około 30-40% szybciej, pomimo tego, że mamy większej ilości pamięci. No okej, okay, tylko y, też warto mm -hmm. brać pod uwagę to, y, z czym będziemy chcieli pracować. Jeżeli coś na przykład e od nas będzie wymagać tyle a tyle ramu na grafice, tak? Jak Myślę, chociażby w tym Whisper, przypadku, No to. Whisper, y, gry, konkretne gry i. Tutaj, akurat mi naszło do głowy architektura, no ale w tym przypadku, tutaj, no nie chyba, architekt... No to raczej, nie dla kadowskich nie będzie odpadał na tej grafice, nie? No, ale jest, by, pamięć, no, zawsze można tą grafikę wymienić na 460 Ti, ale ona będzie tak i tak słabsza. Pomimo tego, że ma większą ilość pamięci, mamy mniejszą szynę w tamtej grafice, czyli mniejszą, jakby. Możliwość przepchania danych w jednym momencie do tej karty. No jasne. Mamy większą przepustowość do tej karty, większą, szybszą komunikację z procesorem, tak naprawdę. Mhm. I pamięcią ram i dyskiem twardym. Gdzie w tych nowych grafikach, taka ciekawostka, w nowych płytach głównych, że dane mogą być ładowane bezpośrednio z dysku twardego na kartę graficzną, pomijając procesor płytę główną. Całkowicie pamięć RAM. Gdzie to następuje jeszcze szybciej. Yy, tak. Grafika jest z tych cichszych. Nie potrzebujemy dodania dodatkowego programowania, bo tak naprawdę dodatkowe programowanie do karty graficznej no to tylko zmiana podświetlenia, gdzie ta karta nie ma podświetlenia, więc jakby w ogóle a też 99% tutaj użytkowników nie będzie interesował, czy ta karta się świeci, czy nie. Choć są tacy, którzy chcą, żeby komputer świecił ładnie wyglądał na biurku. Bo też tacy się zdarzają. Nawet w naszym gronie. No, dla mnie nigdy to nie miało znaczenia, powiem szczerze, a tak naprawdę warto Oj, pamiętać... Oj, się zdziwił. Yy, no to wiesz, ja mówię za siebie. A warto pamiętać, że te dodatkowe świecenie, no to jednak zawsze trochę tej energii nam będzie zużywało. Tak, zawsze trochę tego tak przyzwoitego prądu pójdzie więcej. Tak. E, cenowo myślę, że niestety w tym przypadku już doszliśmy do takich czasów, gdzie jest taniej coś kupić z RGB i je wyłączyć, niż kupić bez RGB. A no widzisz. Więc niestety doszliśmy do takiej bariery, że komputery, no mój się świeci de facto, bo chciałem tego, ale dużo taniej by nie wyszło, nawet w ogóle taniej by nie wyszło, gdybym wziął całkowicie wersję Black i wersję non-RGB, więc... No tak, skoro można to wyłączyć, no to jest, to jest ok, no tak byle, byle się Tak naprawdę jeden przycisk na obudowie lub no. w oprogramowaniu Asusa i komputery jest ciemny i w ogóle nul światełek. Mamy dysk jednoterabajtowy M2NVMe, SSD. Trochę szybszy, trochę lepszy model też od Lexara. Te dyski Leksara bardzo fajnie się cenowo kształtują i bardzo są dobry stosunek jest ceny do wydajności, do prędkości, do żywotności. Więc w większości moich zestawów jest Lexar, więc tak. Mamy chłodzenie, tu jeszcze mamy chłodzenie powietrzne. Tylko że mamy Endorfi 40 Chłodzenie trochę większe, bo jak zauważyliście, mamy trochę więcej rdzeni już w tym procesorze, więc rzuciłem większe chłodzenie. Myślę, że tak czy jak tu jeszcze mamy taką barierę. Jakby kroczymy w takim miejscu, gdzie jeszcze możemy pozwolić sobie na chłodzenie powietrzne, choć już model wyżej i piątki 14600. Ja już bym brał chłodzenie wodne, ponieważ. Powietrzne mogłoby nocno pracować na, na najwyższych obrotach i żeby schłodzić tego, ten procesor w tym przypadku jeszcze możemy sobie pozwolić na powietrzny bo tutaj temperatury będą rzędu 75-75 stopni zależy na jaką sztukę procesora trafimy, bo to też jest loteria oczywiście obudowa od Genesis'a, pełen ATX, 5 wentylatorów co ciekawe w zestawie, więc dość chłodna, przewiewna Jedna z tańszych, bo za poniżej 300 zł. Jeszcze chciałem rzucić lepszą trochę obudowę niż takie najtańsze obudowy. No bo mamy jeszcze trochę lepszy zestaw, nie oszukujmy się. Nadal się nie świeci, bo już niektórzy powiedzieli, że komputer ze tyle kasa się nie świeci. No i, no i ma się nie świecić, bo chciałem mieć stricte w wydajność. No tak, bo. Tu nic nie musimy gasić, nam? nie musimy nic wyłączać, przejmować się. Czyli na przykład zastanawiać się, czy mógłbym taniej coś mieć, bo się nie będzie świecić. Tu się nic nie świeci. Składamy kąpiec czarny. Jest przeszklana obudowa, jest szyba z boku, ale w obudowie się nic nie świeci. Na płycie ewentualnie może się świecić napis ASUS staw, no to ale to w większości płyt ma podświetlane logo, no to akurat nie jest problem myślę. No tak, ważne, żeby po prostu nie szła energia na zupełnie Ech. coś czego nie będziemy w stanie. Zobaczyć, zobaczyć, tak? zobaczyć, wykorzystać. Tak. Bo FPS-ów w grze, czy obliczeń w RVC, czy w USB, że nam to nie doda tak naprawdę. Dokładnie. Więc to był komputer do 7000. W sumie też dobry na dofinansowanie telefon on za 2,5, za 3 komputer za 7 mamy kombo fajne. Lub na przykład drukarka i monitor, jakby ktoś potrzebował. No tak. I tutaj mamy już kompletny zestaw, bo nie mamy, nie potrzebujemy mamy karty sieciowej. Wiadomo, że tutaj do każde, każdego zestawu trzeba doliczyć ten koszt od 250 do 300 zł. E, montażu akurat w przypadku Xcomu, w innych sklepach jest podobnie. Ja jak zwykle bazuję na Xcomie, ponieważ najbardziej dostępna strona dla niewidomych. Najlepszy kontakt do zrobienia dofinansowania w salonach dla niewidomych, więc myślę, że. E, więc Xcom, mam nadzieję, że. Kiedyś coś mi za to zapłacą, no ale mniejsza. Na razie dodajmy no e... nie zapłacili. No, na razie nie zapłacili, ale chwalę, ponieważ no jest... najlepiej mi się korzysta z ich no, strony. No po prostu działa, tak? Działa i hmm. nie muszę się martwić, czy ja coś znajdę, czy nie. No dobra, to co, idziemy e... tak, dalej? Przechodzimy do kolejnego zestawu, ostatniego. I to już jest e... szału szaleństwo, komputer. W tym momencie ja mam tytuł listy powyżej 10K. A powiem, ile w tym momencie kosztuje? 10 337 zł. Czyli już w teorii powyżej budżetu, który możemy dostać od aktywnego samorządu, dostać dofinansowanie, czyli tak cię jak dopasamy 10% plus jakąś kwotę dodatkowo. No powiedzmy, skomu... z montażem to pewnie z jakieś 1600 wyjdzie, tak? Co będziemy eee, musieli dopasować? Myślę, że tak. No to cóż kryje wnętrze tego potwora? To już jest. No, potwór, potwór, tak. E, Płytem mamy od Asusa. Dlatego, że jak, jak już mamy kwestię wyboru producenta, ja idę w Was, ponieważ jest dostępne programowanie do płyty, a nadal tu mamy Intela 14. generacji, więc mamy najnowszą platformę, najnowsze wszystkie standardy i możemy sobie wszystko ustawić w aplikacji. Najwyższy chipset Intela i układ Intela mamy płytę Asus, Z... Asus TAF Z790 Wi-Fi, czyli ten na końcu dopisek nam mówi, że już mamy antenkę i kartę sieciową bezprzewodową w tym budżecie, żebym tego wymagał, w ogóle obowiązkowo. Płyta najwyższej serii Asusa. Jednej z najwyższych serii, czyli. No tak, bo jeszcze mamy później Republic of Gamers, I tak naprawdę tylko dopłacamy do tego, żeby te płyty wyglądały i. I tak naprawdę nic więcej. Płyta w pełen na TX. Możliwość podkręcania procesora, bo mamy właśnie najwyższy układ Intela Z790, ale to tak naprawdę. 99% użytkowników to nie interesuje, ale jak myślę, w tym budżecie ktoś już bierze komputer, jak oceniasz, Michał, będzie ktoś taki user, power user, czy będzie brał ktoś po prostu do pracy? Jakie Twoje myślę, zdanie? Myślę, że jednak power user to już użytkownik, który wie, co chce robić. Prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to robił zawodowo, no bo to już jest jednak taka konfiguracja, więc jedno nie wyklucza drugiego. Tak, mamy. Wiadomo, że już płyta pod DDR 5. Eee, płyta posiada właśnie jak mówiłem Wi-Fi. Możliwość podkręcania, więc jakby jakiś tutaj zapalenie overclockingu się znalazł, to może podkręcić swojego intela. Bo procesor też jest podkręcany, bo jest z literką K na końcu. I no to tak, przejdźmy sobie do portów na z tyłu na płycie głównej. HDMI DisplayPort Mamy integrę na procesorze, no ale mamy dedykowaną kartę, więc no, ale mówię tak po prostu proforma. Mamy RJ45, też 2,5Gb USB typu C, już mamy dwie sztuki cztery sztuki USB 3.0 Kolejne USB 3.0, 2 sztuki 5 jacków, bo jeszcze mamy wyższą dźwiękówkę Mamy złącze optyczne na dźwięk Złącze anteny Wi-Fi więc płyta już jest dość dobrze wyposażona. Tak samo w złącza na, na sobie czyli złącza SATA, złącza M2 na dyski to już jest konkretna płyta na lata. Jest właśnie Soft Armorsian Create, który jest dostępny. Obsłuży najlepsze procesory, najszybsze procesory Intela, które potrzebują dużo prądu, wezmą dużo prądu, więc sekcja zasilania tutaj najważniejsza, żeby nam tutaj żadnego, żadne temperatury nie były za duże i nic nam się nie przegrzewało, żeby procesor nie pracował na zwolnionych obrotach przez duże temperatury na płycie głównej. Więc tak, to no to była płyta. Zasilacz mamy też Fortrona. Bo one, tak samo jak dyski Lexara, bardzo dobrze cenowo się nam kształtują. Dostajemy dużo za niedużą cenę. Tutaj już mamy Fortrona, Golda, ale mamy już 1000W. Więc yy, znowu oczko wyżej. Wystarczy do tego zestawu w zupełności. Jak i o wiele mocniejsze karty graficzne pociągnie. Obudowa mamy tym samym jak w poprzednim zestawie. Bo tutaj się nie skupiałem. Ma być. Dobrze wentylowana, ma nie świecić, ma być tania, ma być porty USB 3.0, ma wszystkie kryteria spełnia, no to jest ten Genesis Irid Genesis 505F. Mamy już dysk jeszcze szybszy, 2 tb M2 SSD, już w tym budżecie sobie mogliśmy pozwolić na 2 tb Mamy jeszcze szybszy RAM DDR4, DDR5, już 64 GB w dwóch kościach. Jeżeli ktoś będzie potrzebował jeszcze większą ilość, no to zawsze może wymienić ten zestaw na jeszcze większy. No a tu się już wiąże niestety minus DDR5. Tak Im większa pojemność, tym nieproporcjonalnie rosnąca cena, niestety. Jak to się kształtuje? E, około 450 zł 32 giga, około tu 850 zł 64 giga, no i jako ponad 2128. Aha. No, więc niestety to się tam nakształtuje. No są ceny, są. Są ceny, no to niestety nadal DDR5 jest drogie. Eee, ale w tych budżetach, no to jakby już, jeżeli ktoś na tym ma pracować, zarabiać, to tak czy myślę, że będzie w stanie dołożyć do tego i większej ilości ramu, jeżeli taka będzie mu potrzebna. I mamy potwora od Intela i, i siódemkę e, 14700K, czyli podkręcalną. Możemy podkręcać ten procesor. TK na końcu znaczy, że można podkręcać, zwiększać jeszcze MHz i w ogóle. Choć w tym przypadku, w dzisiejszych czasach, tak naprawdę te procesory są już tak wyżyłowane czy w laptopach, czy w desktopach, że nie warto podkręcać kosztem tej wydajności większej o 20-30 MHz. Ten 1-2% wydajności, gdzie to nieproporcjonalnie temperatury rosną w górę, więc bardziej dla mnie, niestety, to już jest ciekawostka. No to akurat prawda, to już w dzisiejszych czasach naprawdę overclocking My naprawdę w to... tym momencie się musimy starać robić arden volting żeby te procesory mniej grzały i e, się mniej grzały i mniej prądu pobierały, czyli obniżać im napięcie i zmniejszać trochę ich moc, niż je podkręcać. Niż je podkręcać. Niż je podkręcać, niż no je podkręcać tak. nie? Więc mamy tak. Mamy tutaj w tym procesorze już 20 rdzeni. Mamy 8 rdzeni performance, czyli tych wydajnych, do tych za zastosowań profesjonalnych. Mamy 8 rdzeni wydajnych, i do tego jest 16 wątków na tych procesorach, na tych rdzeniach. Mamy 12 rdzeni efficient, że tak naprawdę tutaj idą w to, że możemy dużo rzeczy jeszcze mieć w tle odpalonych przy tej pracy. I mamy łącznie 28 wątków. No to już nawet na mnie robi wrażenie. To jest dużo. Więc to już jest dużo. Więc tak, no odblokowany mnożnik, czyli możliwość podkręcania. Co ciekawe, mamy 33 MB pamięci podręcznej na procesorze, to też już jest bardzo dużo na, na Intela. I tutaj to kogoś może zainteresować. No, nie wiem, czy w naszym gronie się takie osoby znajdą, ale warto nabąknąć. Mamy integrę wbudowaną Intel HD 770, która yy, może nam pomagać w jakiejś obróbce wideo. Bo na grafice NVD, ale taki tak czy siak, technologia Quixing wbudowana w grafikę Intela jeszcze przyspiesza taką pracę graficzną, to jest taka ciekawostka. Więc w większości komputerów można byłoby w teorii brać procesory bez tej karty integrowanej i oszczędzać około 100 zł, bo są procesory z literką F na końcu, czyli bez integry i wtedy wszystko idzie stricte przez dedykowaną kartę, ale w większości zastosowań profesjonalnych bierze się taki procesor, bo. Ta integra się nam przydaje. Tak samo w nowych Ryzenach. Integra też się do niektórych rzeczy właśnie profesjonalnych i półprofesjonalnych przydaje. Więc mamy taką i siódemeczkę, która tak tutaj w tym przypadku też nam wystarczy na wiele, wiele, wiele lat. Bo mamy 28 wątków, granie, obróbka audio, tworzenie muzyki. Nie wiem, co tam jeszcze może być. W tym momencie robione na takim komputerze, ale do tego starczy w zupełności i na lata, lata wystarczy takiego procesorek. Tutaj już wkraczamy w sferę, mamy mocny procesor, niestety ciepły procesor, który się lubi grzać. Więc trzeba go grzać, odpowiednio chłodzić. Odpowiednio chłodzić i tutaj wkraczamy już w chłodzenie wodne. Chłodzenie Czyli... wodne. Jak to? Czy ty masz doświadczenie jakieś z chłodzeniem wodnym? Mamy Faktyczne. już drugi komputer z chłodzeniem wodnym. Jak to z Twojej perspektywy, z perspektywy niewidomego, wygląda, jeżeli chodzi o zadbanie o to? Tak naprawdę, z perspektywy niewidomego, zadbanie o to, czyścić ten komputer, w sensie chłodnica z na górze obudowy, pod, dol, pod górną blachą obudowy, nie wiem jak to nazwać, częścią, no. W tym stylu, coś w tym stylu. Warto raz na jakiś czas, dwa, 3 miesiące otworzyć tego kompa i przedmuchać tą chłodnicę. kuść zgromadzony w tej chłodnicy, bo to działa na tej samej zasadzie tak naprawdę jak w samochodzie. Pompa, w, jakby część chłodzenia styka się z procesorem, procesor oddaje ciepło, a w układzie krąży powie, e, płyn, który e, przepycha pompa, on idzie do metalowej części, w której chło, chło, wentylatory przed, chłodzą tą ciecz, Przedmuchują i wraca ta ciecz do procesora, bierze ciepło i z powrotem schładzana jest i tak krąży sobie ten obieg. I warto dbać o to, żeby w tej chłodnicy, w tych zakamarkach, w tych, bo to jest tak naprawdę z takich cienkich, w dużej ilości cienkich blaszek zbudowana chłodnica i rurki są w środku, warto dbać o to, żeby pomiędzy tymi tak zwanymi profesjonalnie finami, czyli tymi blaszkami, nie było kurzu. Żeby te wentylatory mieć łatwo przepchać te ciepłe powietrze, tą, schłodzić tą ciecz w górę. A co z płynem? Warto y o to dbać. Płynem? Ja tam to chłodzenie mam dwa lata, to nowe od dwóch tygodni. No w teorii dwa, trzy lata, cztery lata w naszym przypadku. Chłodzenie na wymianę albo oddać komuś, kto nam ten płyn wymieni. Ja jeszcze nigdy tego nie robiłem. Mhm. To też zależy, ten komputer będzie pracował 24 na dobę. No to... Myślę, że tak czy siak w większości przypadków, że jeżeli przy takim wydajnym komputerze do pracy czy nawet do, nawet do rozrywki, gdzie nam ta moc jest potrzebna no stop, jeszcze więcej, jeszcze więcej, nie zdążymy wymienić, te, nie zdążymy uż, zużyć tego chłodzenia zanim wymienimy komputer. Te 5 lat myślę, że wytrzyma te chłodzenie wodne. Czy my mamy jakiś wskaźnik albo po czymś możemy... Temperatury domyśleć, i hałas. że tam coś jest nie tak? Temperatury warto kontrolować jakimś oprogramowaniem lub y, też jakby brać na to, jak komputer się zachowuje, czy jest non-stop głośno, czy zmieniła się jego kultura pracy, czy nie wyje non-stop chłodnica i wentylatory na niej. Mm -hmm. No co jeszcze można? No do temperatury, w szczególności raz na jakiś czas, na przykład, nie wiem, jeżeli gramy lub, nie wiem, coś trenujemy, na przykład na RVC, warto sobie odpalić. No to jest, ajda jest płatna, ale te info, akurat, chociażby. info właśnie, albo AIDER 64, bo na w sumie w czujniku jest, te opcje są odkryte. sprawdzi sobie temperatury. Mhm. Jeżeli są wyższe, nie wiem, 10-15 stopni niż był, jak był komputer nowy, to jeszcze jest lekcja tego, że może pasta się degraduje, ale jeżeli nawet po wymienieniu pasty jest więcej, i nadal więcej, to znaczy, że pompa siada w układzie albo płyn już się. Ulotnił, nie wiem jak to nazwać. po prostu... No generalnie nie powinny te temperatury przekraczać tych 85 stopni. 85 tak? stopni, tak, no 90 na tym po co, żeby tutaj. Nie wiem, żeby ktoś nie kupił tego komputera, złożył i żeby nie było afery w komentarzach, że jest wyższe temperatury niż, niż, mówię, takie 90 stopni. Chłodzenie też starałem się dobrać dobre, bo to są też rozmiary chłodzeń, tu jest jedne z większych chłodzeń. I chłodzenie jest od dość dobrej firmy, bo to jest firma Be Quiet, sama nazwa mówi w sobie bądź cicho. Tak jest. I też jest to niemiecka firma, idą w jakość, nie w właśnie w świecidełka, tylko w jakość i jeszcze raz jakość, więc jest chłodzenie od Bekoieta o rozmiarze 360, 360 mm czyli się składa z chłodnicy i trzech wentylatorów po 120 Sąd bierze się to 60, więc jest trzy wentylatorowe i ze spokojem schodzi ten procesor w zastosowaniach takich jak tutaj byłyby pewnie brane Ktoś by na nim robił tutaj na tym komputerze Okej, okay. ten komputer do czego może nam się przydać? No, wiadomo, do wszystkiego, ale na co tu jest, Twoim zdaniem, szczególny nacisk? Whisper, RVC, Deep Learning, granie. Okej. Okay. I grafikę, właśnie, bo a propos, w dobrym, dobrym momencie jesteśmy. Grafika mamy oczko wyżej, bo mogłem tutaj też pójść słabszy procesor i jeszcze mocniejszą grafikę, no ale tutaj chciałem pójść w takie. Już taki zbalansowany zestaw, żeby było jeszcze 64 GB, 2 TB dysku, bo jak zawsze można dołożyć, można czymś urwać, zawsze można coś czegoś zrezygnować na, coś, na koszt czegoś mniejszego, tańszego. Mamy też tę samą wersję grafiki, czyli Gigabyte WinForce ale mamy 40 70 Ti Super, już 16 GB, więc mamy większą pojemność pamięci, szybszy rdzeń, większą szynę. Więc, yy, yy, więc większą wydajność myślę, że w Wisperze, w RVC, w gamingu, bo większe, no, tuś by, no nie wiem, no, cały czas mi chodzi w głowie, że można wyższe ustawienia włączyć. No ale na dłużej nam starczy ta karta, na nowe gry, na nowe zastosowania, bo nie oczekujemy się, co, co chwilę coś nowego wyskakuje z AI, co można odpalić sobie stacjonarnie na komputerze Dokładnie. w domu. I im więcej, im więcej chcemy, tym więcej potrzebujemy tych niestety tych zasobów, bo że nam to w miarę żwawo i żywo chodziło. Bo wiadomo, że każdą rzecz można odpowiedzieć na słabszym komputerze, no ale później możemy zacząć się irytować. A czemu tak to wolno działa? Ja, bym chciał, wiecie, ja kwestia, bym chciał więcej, tak. a apetyt rośnie w miarę korzystania now z nowych rzeczy. Więc... I jak rzeczywiście zauważymy, że nam to do czegoś zaczyna być przydatne i potrzebne, no to wtedy też zaczynamy odczuwać Potrzebę irytację, zmiany. kiedy nam to działa wolno. Tak i potrzebę zmiany lub wymiany na szybszy komputer, szybszy model karty graficznej czy procesora, czy większą ilość pamięci RAM, bo co ciekawe RAM w, na przykład w przykładzie RVC jest, tak naprawdę on sobie bierze połowę naszego RAMu, ja miałem 32GB w poprzednim komputerze i on sobie brał około tych 18-17 i teraz mam 64 giga i on bierze sobie około 30 i tu jest wydajność już, on Piększa. coś szybciej potrafi mm -hmm. zrobić. Już ten tak zwany epoch leci szybciej na karcie szybciej największej ilości pamięci RAM. No okej. Okay. Czy coś tu jeszcze a propos konfiguracji tego komputera? Hmm. Tak myślę, tak patrzę na ten zestaw że chyba już nie, zasilacz wystarczający do tego i karty graficznej i procesora, dysk jest terabajtowy, więc tak naprawdę w tym zestawie, jeżeli nic nie magazynujemy, nie chcemy mieć na komputerze non stop, wszystko magazynujemy, na przykład wiem, na swoim własnym nasie lub e, dysku przenośnym, tak naprawdę terabajtowy dysk na wszystko nam starczy. Okej, okay. czyli tak naprawdę przeszliśmy sobie przez wszystkie konfiguracje tych komputerów stacjonarnych, o których wspomniałeś i które wymieniłeś. jeszcze chciałbym Cię zapytać o taką rzecz, no bo kiedyś mhm. komputery stacjonarne, takie rzeczywiście do pracy i takie mocne konfiguracje, to mieliśmy oprócz takich typowych składaków, to mieliśmy też komputery markowe. Mieliśmy Dele, mieliśmy hp -ki. Czy w dzisiejszych czasach yy, jest się sens interesować takimi konfiguracjami? Bo na pewno zapłacimy drożej. Pytanie, czy jest za co? Za co. Za gwarancję, za to, że wyciągniemy z pudełka, podepniemy klawiaturę, myszkę, głośniki, słuchawki, nie wiem, mikrofon, cokolwiek, kabel internetowy, odpalamy, działa. Mamy system, wszystko. A tutaj musimy o wszystko sobie samy, sami zadbać, ale mamy też mniejszą elastyczność, kosztem mniejszej elastyczności w komputerze, w gotowcu tak zwanym, w składaku prawda, gotowym. Tak. Tutaj możemy sobie wybrać model procesora, zasilacza wszystko. To jest taki Czy warto? Ja się nadal będę trzymał, że nie warto, bo możemy w tych samych pieniądzach mieć o wiele szybszy komputer. De facto trzeba, myślę nawet, że z dołożeniem ceny montażu lepiej pójść w składak. Wiesz, pytam o to w tym kontekście, bo kiedyś, to nawet i z moich obserwacji, to była jednak różnica, czy braliśmy składaka, czy mhm. braliśmy komputer taki z pudełka, taki konkretnie markowy właśnie, o, albo tak zwany OM. Tak, HPK albo Dela na przykład. Lub Lenovo, czy nawet... Fujitsu chodzi, też jeszcze tak, były. Fujitsu. Mhm. Mhm. Tak, natomiast o co mi chodzi, bo... W, tej architekturze komputerów, y, którą mamy, no to mamy tak, że w zasadzie wszystko z wszystkim może pasować i możemy sobie połączyć większość różnych rzeczy i one tak, nam tylko będą trzeba działać. Trzeba zwracać uwagę na to, czy płyta wspiera pamięci DDR4 czy DDR5. No w tak. Przypadku. Tak. Tylko po prostu kiedyś był taki problem, że te konfiguracje nie wszystkie, jednak mimo że teoretycznie kompatybilne ze sobą, y, to były konfiguracje stabilne. I na przykład y, co z tego, że komputer nam działał, że on był na naprawdę o bardzo y, fajnych y, parametrach, y, to okazywało się potem, y, no, że mamy jakiś problem y, na zasadzie takiej, że on nam się często zawiesza, że nam się resetuje, że jakieś niebieskie ekrany zaczynają się pojawiać. Y, w dzisiejszych czasach to chyba już tego typu problemów to nie ma. Tak często nie ma. Aha. Ale ja też się właśnie starałem właśnie dobrać wszystko o kompatybilność pamięci producentów tak, żeby po prostu działało to w 100% out of the box. Jasne, jasne. Bo zawsze gdzieś tam jakiś margines błędu się znajdzie, że konkretne pamięci, nawet nie że producenta, model, konkretna sztuka na przykład nam nie ruszy z płytą główną. Ale to są naprawdę już takie no, rzadkie, nawet bym powiedział, że wręcz niespatykane przypadki. No tak. No wiadomo, że OM jest fajny, wiem czy nawet Lenovo, kupimy sobie Legiona gamingowego, T5, T7, stacjonarkę, odpalimy, działa. No ale co z tego właśnie, nie możemy tych pamięci przyspieszyć, bo to tak samo jest jak w laptopie. Z OM-ami niestety jest tak samo jak w laptopie, że ani pamięci nie dostosujemy, ani prędkości procesora, nic z tych rzeczy. A w takich komputerach stacjonarnych, składakach możemy wszystko tak naprawdę dosłownie każdy parametr zmienić, ustawić pod siebie. Inna rzecz, że te komputery stacjonarne, takie właśnie OMowe, mają czasem dosyć nietypowe sposoby potem montażu różnych tak, rzeczy, na przykład dyskującilacz albo dysku. Dysków. Zasilacza do płyty głównej jest inny standard. Obudowy są śmakie, takie i owakie, że tu wejdzie taka płyta, nic więcej nie wejdzie chłodzenia, nie zmienimy grafiki dodatkowej nie dołożymy, bo kabla nie ma zasilającego do grafiki, więc. To jest naprawdę stricte do osoby, która chce pójść po najniższej linii oporu, lub do firmy, moim zdaniem, w tym momencie. Tak. Ja akurat miałem to już kiedyś mówiłem przy okazji tych polizingowych komputerów, o których rozmawialiśmy, że no, miałem okazję zaobserwować, ale to było to no, kilkanaście lat temu, kiedy w firmie, w której się zajmowałem y, też konserwacją serwisem sprzętu, y, wymi w, zaczęliśmy wymieniać komputery mhm. właśnie takie typowe, typowe składaki, y, inna rzecz, że raczej stańszych podzespołów niż droższych na komputery OM-owe. Nagle się okazało, że zaczęło się zdecydowanie to wszystko mniej psuć, zdecydowanie ludzie przestali narzekać na Wiesz te konfiguracje. Co? Tutaj może być też o stabilność, bo tu właśnie do firmy, do pracy ciągłej mm -hmm. 24 na 7. To te komputery są właśnie przygotowane teraz yy, te płyty główne, wszystkie, które tutaj dobrałem do tych zestawów, też są przygotowane do pracy 24x7, ale kiedyś trochę inaczej. Jeżeli by w stańszych podzespołach budowane te komputery, wiadomo, że to było, pro, też idą po kosztach producenci. A w OM-ie kupisz DELA za 5000 tysięcy. On popracuje te 10-15 lat pracy ciągłej. No tak. No ponieważ to jest dela za 5000 tysięcy. A tak po naprawdę komputer... popracuje pewnie 5 lat, ale ciągle, a potem i tak jeszcze dostanie duże drugie życie jako sprzęt no, polizingowy. Nie mówimy tu o polizingu oczywiście. Chciałem mhm. też zaznaczyć, bo zaczęliśmy mówić o sprzęcie polizingowym. Że to jest inna w ogóle bajka. Komputer nowy na dofinansowanie, stacjonarny. Nie, nie, nie. Tu mówimy, tu mówimy oczywiście o nowych, nowych konfiguracjach komputerów. To, co zaprezentowałeś, to typowo nowy sprzęt, który po prostu, jeżeli. Tak. Jeżeli kogoś interesuje, to może sobie kupić. Lub chce iść w stricte wydajność najnowszej, mieć to najnowsze, a nie na przykład 5-6-letnie procesory podzespoły Oczywiście, że tak. A to jednak, wbrew pozorom na konfiguracji sprzed iluś lat, pójdzie nam Windows 11, jeżeli będzie obsługiwał ten moduł TPM. Natomiast no wszystko jest kwestią jednak tej wydajności. To, 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 to. to. Ważne jest, zwłaszcza jeżeli chcemy na takim komputerze robić coś więcej, niż tylko odpalić YouTube'a, przeglądać internet, odpalić Worda, napisać jakieś pismo. Chociaż ja bym powiedział, że nawet i Word czy Excel to też te pakiety biurowe Office'a. Niekoniecznie lubią, jak procesor jest mocno zajęty, jak jest mało RAMu. To tam też. Wcale to nie jest tak, że do biurowej pracy to na wszystkim się da. No nie, no, no nie da się na wszystkim. I tak naprawdę nawet Excel dzisiaj potrzebuje dość wydajnego komputera, jak wrzucimy jakiś duży arkusz, no to też Oczywiście, nie Oczywiście że tak. się potrzebuje mocy obliczeniowej. Więc ten taki przeciętny taki stereotyp, że komputerek do biura i do internetu to musi być słaby wystarczy Intel Pentium lub i trójka. no nie zgodzę się z tym. Lub 8 GB RAMu. Gdzie Chrome teraz weźmie tyle ile dasz? Oczywiście. No dobrze. A dużo ludzi teraz korzysta z arkuszy Google'a, które są darmowe. I no niestety najlepiej działają w Chromie, a Chrome bierze dużo RAMu. A Chrome bierze dużo RAMu, tak naprawdę tyle, ile mamy. Zostawię jakiś tam zapas, ale, ale on się lubi rozgościć. To jest akurat prawda. Tak. No dobrze, to w takim razie myślę, że tyle w naszej dzisiejszej będą audycji. Będą e, dodane jeszcze, te listy będą pod e, Jasne. E, audycją i będzie, będą linki do karty sieciowej Wi-Fi na USB, jak i na PCI Express. Ok, w takim razie, no cóż, Robercie, na dziś bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, że o komputerach stacjonarnych rozmawialiśmy dziś na antenie Tyfloradia. Robert Rosiejka polecał różne konfiguracje w różnych przedziałach cenowych. cenowych. Dzięki raz jeszcze. Pozdrawiamy. I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Kłaniam się. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.